Jednym z przełomów na mojej ścieżce rozwoju, takich skoków kwantowych, było to, że ja nauczyłam się sama sobie towarzyszyć w trudnym, czyli nie zostawiać siebie wtedy, kiedy czuję się odrzucona, czuję się niewystarczająca, czuję się gorsza, czuję, że ktoś mnie nie chce, że ktoś jest ze mnie niezadowolony, bo my wtedy najczęściej same siebie dodatkowo jeszcze dołujemy, dowalamy sobie, mówimy sobie, jak jesteśmy beznadziejne. I tak naprawdę to jest często ta blokada, która powoduje u wielu kobiet, że chodzą na warsztaty, chodzą na terapię i tak naprawdę nie robią tego kolejnego skoku, tego wejścia na kolejny level, czyli tego, żeby być swoją przyjaciółką i traktować siebie życzliwie wtedy, kiedy jest trudno. Bo wtedy, kiedy jest łatwo, wtedy, kiedy wszystko się układa, to przecież nie mamy z tym problemu. To nie jest trudne towarzyszyć sobie. Ale towarzyszyć sobie wtedy, kiedy wszystko się wali, wtedy, kiedy wyłażą różne nasze demony, różne traumy, to jest wyższa szkoła jazdy. Tej umiejętności towarzyszenia sobie, w którym oczywiście nikt nas nie uczy. Raczej doświadczamy wtedy odrzucenia, mówiło się nam, gdy byłyśmy dziećmi, nie masz się, nie płacz, nie zajmuj sobą, tak, przestrzeni, czyli przestań zawracać głowę. I myśmy się tego po prostu nie nauczyły. A żeby wejść na poziom królowej, to są te cztery poziomy rozwoju kobiet, o których ja mówię, czyli ten najwyższy poziom, to my musimy się tego nauczyć, dlatego że mamy przecież w sobie rany, mamy w sobie traumy, mamy nieprzepracowany ból, mamy różne trudne doświadczenia za sobą i one nie znikną. I teraz królowa umie tym zarządzać. Czyli królowa to nie jest bycie, jak jest lekko, miło i przyjemnie, tylko królowa to jest właśnie zarządzenie tym, przepracowanie bólu, zajęcie się tym, oswojenie, przytulenie tego, po to, żeby było lekko i przyjemnie. I my najczęściej tej umiejętności w ogóle nie mamy. To jest taka umiejętność docierania do źródła problemu. Czyli ktoś mnie zdenerwował, coś mnie poruszyło, czuję, że jest mi smutno, że jest mi źle. Nie szukam na zewnątrz, tylko szukam wewnątrz. Patrzę, skąd to płynie, co mi to przypomina. Bo my mamy pokłady siebie, tak? My mamy te różne warstwy, jak cebula i na zewnątrz to może, a ktoś mnie wkurzył, bo powiedział coś takiego, a ja zawsze tak reaguję, tak? I potem schodzimy coraz niżej i się okazuje, że nasza matka na przykład miała focha i się na nas obrażała i my nie jesteśmy w stanie tego focha kogoś w ogóle przyjąć. Nie możemy sobie poradzić. Przychodzi taka straszna panika dziecka w nas, że my nie umiemy wyjść z tego same, bo po prostu włącza się wszystko, co stare, nieuleczone. Jeszcze niżej mogą być traumy i wzorce z naszego rodu. Kobiet, które zostały zgwałcone, ludzi, którzy potracili majątki, których okradziono, którzy cierpieli na przykład z głodu, albo to, co często też u mnie na ustawieniach się pojawia, w rodzie był ktoś w obozie koncentracyjnym. Więc zobaczcie, my mamy te pokłady różnych swoich zranień, to jest gdzieś w komórkach, w naszym systemie nerwowym, to jest gdzieś schowane. I teraz, jeżeli my liczymy, że to samo minie, to niestety muszę Was rozczarować, to nie minie. To jest wtedy ten stan ciągłego napięcia, ciągłego lęku, ciągłego takiego nieodnajdywania się w życiu. I nie zdajemy sobie sprawy, co w nas siedzi. To jest kopalnia, to są, tak jak mówię, to są pokłady tego. I oczywiście ja nie mówię o tym, że my mamy tam ciągle siedzieć, ale jeżeli coś nam w życiu zawadza, coś nam w życiu przeszkadza, nie możemy sobie ułożyć relacji z mężczyznami, albo nie pozwalamy sobie na posiadanie pieniędzy, czy na pracę z pasją, czy mamy jakieś lęki w ogóle irracjonalne, to jeżeli my się nimi nie zajmiemy, to nie zniknie. Więc
królowa jest takim stanem, kiedy my już umiemy, wiemy jak to symbolicznie zrobić, wiemy jak energetycznie siebie oczyszczać, rozumiemy skąd to płynie, rozumiemy jak w ogóle do tego wszystkiego się zabrać. My jesteśmy niezwykle złożonymi istotami. I dzisiaj jestem już pewna, że to, że ja nauczyłam się, przez wiele lat się tego uczyłam, nauczyłam się dochodzić do źródła swojego bólu, swojego rozpaczy, swojego smutku, czy swojego, to był największy dla mnie skok i wejście wyżej, bo ja już siebie nie zostawiałam, ja już siebie nie opuszczałam, ja po prostu byłam przy sobie z życzliwością, z miłością i im bardziej tam byłam, tym szybciej wychodziłam z tych dołów. A jeżeli my nie umiemy tego robić, to my tam wiecznie siedzimy. My wiecznie w tym grzebiemy, o Boże, jak on mógł mi to zrobić? Dlaczego ja tutaj po prostu, ja tak cierpię, tak jak ja cierpię, nie cierpię. Ja się z tego nie wyśmiewam, tylko pokazuję wam to, że ten taki pseudo-rozwój polega na tym, że my wierzymy, że już będzie tylko cudownie, że będziemy fruwać, że będzie idealnie. No nie. Przecież my mamy w sobie masę niezałatwionych spraw, masę też niezrozumienia, nie wiemy skąd się coś bierze. I nauczenie się tego, to jest ten skok, to jest to bycie w wysokich wibracjach. Czyli nawet, jeżeli dzieje się coś trudnego w moim życiu, to oczywiście ja się z tym spotykam, ja sobie płaczę, ja się sobie siedzę w kocyku przy kominku, czy zapalam świecę, ale ja umiem, wiem jak to zrobić, żeby dotrzeć do sedna, zrozumieć, szerzyć wszystkie emocje i oczyścić się z tego energetycznie. I nagle jest takie wow, taka lekkość. Królowa umie tym zarządzić. Dlatego właśnie zapraszam Cię do tego procesu przebudzenia wewnętrznej królowy, bo królowa to nie jest pancio, bycie pancią, rozkazywanie ludziom. To jest zarządzanie tym, co we mnie, zrozumienie tego, oswojenie tego. Tak jak królowa mądrze zarządza swoim królestwem, mamy mądrze zarządzać tym wszystkim, co w nas. I to prowadzi do pięknego, lekkiego życia. Serdecznie Cię zapraszam.